Witamy w kolejnym odcinku GoLine TV Powered by the Outlaws. Krzysztof Wydrowski i Chris Jasia. Wielkimi krokami zbliża się sezon NFL. Za 2 tygodnie mamy rozpoczęcie sezonu. No i Babs teraz nadal w grze. Tak, no, rostery zostały zmniejszone do 75 zawodników. Babs się utrzymał, to jest duży sukces. I tak naprawdę ma duże szanse, żeby zrobić final roster albo żeby dostać się do practice składu. A on, z tego co widziałem, grał w pierwszych 3 meczach. Nie dużo, ale trochę grał, ale w ostatnim meczu przeciwko Dallas nie grał. Nie grał w ogóle? Ja nie miałem okazji. Skupiłem się na fantasy football drafcie. Aha. Czy twoje ligi fantasy już ruszyły? Nie wiem, nie gram. Nie grasz w fantasy football? Nie. No, fantasy football świetna rozrywka. Ja gram w lidze Dawida Białego, Elite PLFA Liga i w Mistrzostwach Polski Liga A, kiedyś jeszcze z Forum USA Sports, tacy kulturalni pasjonaci. No to życzę ci powodzenia w tym roku. No, bronię tytuł w lidze Dawida Białego, mam nadzieję, że uda się i tym razem wygrać, a w lidze A parę lat temu też udało mi się coś tam ugrać, więc zobaczymy jak będzie. Pierwszy draft udał mi się całkiem nieźle. To dobrze. No ostatnie 2 tygodnie nas nie było, koniec wakacji, dużo treningów. No mieliśmy dużo treningów, bo dużo meczy, graliśmy z Opolem, wygrana, graliśmy z Panthers, wygrana. Te wygrane zaczynają nudzić, przestają cieszyć. No mów za siebie, każda wygrana mnie cieszy. Nie, to prawda, każda wygrana cieszy, aczkolwiek powiem ci, ja bym wolał bardziej wyrównane mecze, dlatego podobał mi się ten mecz z Panthers, bo oni postawili w pierwszej połowie trudne warunki. Tak. Przegrywaliśmy na początku, niektórych to zdziwiło. Mnie trochę mniej. Powiem ci, że rozmawiałem z ich zarządem przed meczem i oni myśleli, że to będzie blowout w naszą korzyść. Ich zarząd mówił, że ta drużyna nie ma szans. Ja wiedziałem, że jest zagrożenie. Trochę mniejsze, jak się dowiedziałem, że nie będzie Krzysztofa Koniecznego i Pawła Sekuły, czyli dwóch bardzo doświadczonych zawodników. No, Krzysztof Konieczny, jeden z najlepszych liniowych ofensywnych w historii PLFA, w tym roku występujący właśnie w Panthers B. Paweł Sekuła, potężny zawodnik, bardzo silny, naturalna siła. I tych dwóch chyba najlepszych zawodników Panthers B nie było w tym meczu, do tego okrojony roster, więc ja wtedy się trochę uspokoiłem, ale jednak Panthers B pokazali no oni wyszli na totalnym luzie, oni po prostu nie mieli już nic do stracenia i chcieli tylko pokazać dobry futbol i w pierwszej połowie to pokazali. Tak, tak, a poza tym mają quarterbacka, który potrafi rzucić daleką piłkę, potrafi znaleźć dziury, czyta grę, więc nie było to łatwe zadanie, na szczęście nasze sekundary dało radę po pierwszej jednej wpadce. No i to był ciekawy mecz. Szkoda, że takie dziwne echa są po tym meczu. W każdym meczu zdarzają się faule, w każdym meczu zdarzają się nieczyste zagrania, niesportowe zachowania. Z jednej i z drugiej strony. Tak samo było w tym meczu. Po obu stronach były faule, po obu stronach były niesportowe zachowania. Dla mnie najśmieszniejsze jest to, że robi się tutaj z igły widły, tak? Trochę. Bo wiadomo, no to był faul, była flaga, koniec. Nie? Nie trzeba tutaj piętnować młodych zawodników, którzy mają 19 lat i wywalać swoje gorzkie żale. Nie? No tak, no wiadomo, nikt nie chciał komuś specjalnie zrobić krzywdę. No, absolutnie. To jest emocje są, cięcie w prezesie, leci interception w drugą stronę, no każdy chce to zdobyć. Tak, a niektórzy nawet nie zdają sobie sprawy, rzeczywiście nie znają może przepisów do końca we właściwy sposób lub mają jakieś niedobory, powiedzmy, czy był cięcio w pozeszyn, czy nie. Nie? To podsumujmy naszą grupę. W naszej grupie już sytuacja jest jasna. Wolverines muszą wygrać z Gliwicami Lions 40 prawie punktami, 32, 33 i później wygrać z Outlaws, żeby awansować. Czyli tak naprawdę pierwsze miejsce Wrocław Outlaws, drugie miejsce Gliwice Lions, bo nawet jeśli przegramy z Opolem, to head to head mamy z Lions na korzyść, więc tu już jest niemalże lock. Ciekawie bardzo wygląda sytuacja u naszych wschodnich sąsiadów. Tam Kraków Tigers pokonali Silvers Oak już po dramatycznym meczu w tej kolejce i w tej chwili oni kontrolują swoje przeznaczenie. Tak naprawdę teraz najważniejszy jest mecz Tigers z Thunders i to on zadecyduje o układzie w tej grupie. Szanse mają Silvers, ale najmniejsze, bo nie są w pełni władzy swojego przeznaczenia.
No, a Thunders i Tigers mają... Rybnik ma jeszcze dwa mecze, bo ma Silvers i ma jeszcze z Pretorians. Tak. No to ten Pretorians wydaje się być formalnością, przy tym nie będzie jakby kluczowy dla układu tabeli. On może co najwyżej zmienić, kto jest pierwszy, a kto drugi, a nie kto wchodzi do playoffs. No i ten drugie miejsce będzie na nas czekać. Tak, druga drużyna w moim odczuciu najprawdopodobniej będzie to drużyna jednak z Olkusza, bo zakładam, że Tigers pokonają Thunders i w tym momencie to właśnie z Olkuszem prawdopodobnie się spotkamy. No, w ten weekend dużo się dowiemy. Tak. Mamy jeszcze dwie kolejne grupy, północny wschód, tam się już wszystko wyjaśniło. Dukes zgodnie z oczekiwaniami, Grindax zgodnie z oczekiwaniami. Dukes druga drużyna, która nie ma żadnych porażek w tym roku. Tak. No i tak naprawdę między nami a Dukes rozegra się sprawa o to, kto będzie hostem przez całe playoff, tak? Czyli home field advantage przez całe playoff, pod warunkiem oczywiście, że my pokonamy Opole i Dukes pokonają swoich przeciwników do końca sezonu, co raczej jest bardziej prawdopodobnym scenariuszem niż każdy inny. No, ale tutaj trzeba powiedzieć też o Green Ducks, tak? Którzy świetny sezon, najwięcej zdobytych punktów w lidze. Są 3 punkty przed nami, tak? 235 punktów, tak. Tutaj pomógł ten mecz z Rhinos, ta wymiana ciosów, to był niesamowity mecz. Defensywa tam nie przyszła na mecz, więc to były wielkie emocje. A mówiąc o Rhinos, największa niespodzianka tej ligi. Szkoda, że nie dostaną się do playoff, bo... No, blisko byli. Prawie z każdej innej grupy mogliby to zrobić. Rhinos, drużyna, która nie jest... związana z Crusaders, nigdy o tym nie mówiliśmy, może tylko raz przez pomyłkę, ale pokazali w tym roku wielką klasę i naprawdę szopę ba. No i ostatnia grupa, tak? Ostatnia grupa, Patrioci na czele i moim zdaniem oprócz Patriotów jednak Archers. Są jeszcze Wikingowie, którzy mają iluzoryczne szanse na playoffs. Zielona Góra, nie? Są Dragons, którzy pokonali dwa razy Griffons, ale pokonali też Wikingów, ale teraz jest ta cięższa część ich terminarza i wydaje mi się, że nie, że to jednak Patrioci i Archers będą wychodzili z tej grupy, więc te playoffs troszkę bez niespodzianek, chciałoby się powiedzieć, pomijając grupę południowo-wschodnią, gdzie Pretorians są dla mnie największym rozczarowaniem tegorocznej edycji PLFA 2. No, dzisiaj znowu z nami nie ma Krzysztofa Krzemienia, w związku z tym poprosimy Ciebie, żebyś zrobił w jego miejsce power ranking. Nie, ja nie będę robił power rankingu, ale tak naprawdę my już sami zrobiliśmy power ranking, tak? Jesteśmy na tym etapie rozgrywek, gdzie nie trzeba power rankingu, żeby wybrać top 8. Tak. Top 8 to są drużyny z playoffs, kropka. I tak naprawdę wymieniliśmy te drużyny, które będą w playoff i teraz siła grup. Moim zdaniem, ja utrzymuję to zdanie z początku sezonu, nasze, jak i konsensusu specjalistów, pasjonatów, że grupa południowo-zachodnia jest najmocniejszą grupą w PLFA 2. I mi się wydaje, że tak rzeczywiście jest, a drugą najmocniejszą jest ta grupa północno-wschodnia. Dukes i Green Ducks są naprawdę mocne ekipy. Nic nie ujmując Patriotom, Archersom, Silversom czy Tigersom, tak to mniej więcej w tej chwili wygląda. Oczywiście może być inaczej, bo trzeba pamiętać, że... W playoffach wszystko może być. W playoffach wszystko może być możliwe. Wystarczy spojrzeć na to, jak Kraków Kings wygrali PLFA 1, tak? Ocenialiśmy ich niżej niż Tychy Falcons tak naprawdę, a oni wygrali całe rozgrywki, robiąc upset na finale, na Seahawksach. Więc wszystko się może zdarzyć i jeśli jakakolwiek drużyna o tym nie pamięta, to dostaje po prostu bęcki od przeciwnika albo ma takie problemy, jak my mieliśmy w meczu z Panthers, tak? Na początku. Bo najważniejsze jest to, żeby każdego przeciwnika szanować i zdawać sobie sprawę z tego, że każdy może zagrozić w każdą niedzielę, tak? Anything Sunday, anything can happen. Respect all, fear none. No i w ten weekend NCAA football. Tak, wreszcie. W czwartek Arizona rozpoczyna sezon z UTSA. No i dla prawdziwych fanów to ten NCAA football to chyba jest najciekawsze do oglądania, bo tutaj jest troszeczkę inaczej niż NFL, to niektórzy mówią, że to banda milionerów, którzy ganiają po boisku i nie zawsze im się chce. A tutaj mamy dla prawdziwych graczy, dla prawdziwych pasjonatów zespoły, którym naprawdę się chce i tu naprawdę wszystko może się wydarzyć. Tak, to prawda. Ja też wolę NFL na ten NCAA. Te rozgrywki są dużo ciekawsze, więcej się może zdarzyć. Chris, kogo stawiasz jako faworyta tegorocznych rozgrywek? NCAA?
muszę się zgodzić z konsensusem, że Ohio State ma największe szanse. Alabama, TCU nie można ich wykluczyć, ale Ohio State w ubiegłym roku wygrali mistrzostwo. Wszyscy wracają, łącznie z tymi kontuzjowanymi, którzy byli w ubiegłym roku. Wszyscy mówili, że to jest ten rok, w którym Ohio State powinien dominować. W ubiegłym roku dominowali, czyli ciekawy będzie zobaczyć, co oni potrafią z tym zrobić. Coacha mają naprawdę, naprawdę bardzo dobrego. Urban Meyer, fantastyczny trener college'owy, naprawdę dobry. Były trener Florida Gators, kiedy Tim Tebow zdobywał tam kilka... Dwa razy zagrał tam, tak, a wcześniej to był w Utah, gdzie Utah zrobił BCS Buster, że tak, pokazał się znikąd i był w pierwszej w czołówce. I Alex Smith, aktualny rozgrywający Kansas City, tam wygrał pod Urbanem Meyerem. A kogo typujesz na największą niespodziankę tegorocznych rozgrywek? Pozytywną, negatywną? Ojej, trudno jest mi powiedzieć, ale mi się wydaje, że w ubiegłym roku mieliśmy pozytywną niespodziankę z Arizoną, bo nikt ich nie typował, żeby wygrać tyle meczów, nie wygrali. Wygrali 10, poszli do Fiesta Bowl. Oczywiście przegrali z Boise State Fiesta Bowl, ale wygrali Pac-12 South. To ja będę stawiał na Arizonę, że ci zawodnicy jeszcze jeden rok doświadczenia, to zrobią kolejną niespodziankę w Pac-12. To już wszystko w dzisiejszym odcinku Goaline TV Powered by the Outlaws. Lajkujcie, subskrybujcie. Oglądajcie, przychodźcie na mecze. Szerujcie. Róbcie wszystko, co dobre z tym, co dla Was przygotowujemy. Cieszcie się z tego, bądźcie pozytywni, nie bądźcie negatywni, bo tylko dobre, pozytywne wibracje nas zbawią. Tak. Do zobaczenia.